Łódzcy wyborcy, zadbajcie koniecznie, aby pani profesor Zdzisława Janowska znalazła się w parlamencie. Jest skutecznym obrońcą narodowej kultury. Kuriozalna ustawa, ubezwłasnowolnienie aktorów, artystów, bibliotekarzy. Niekonsultowana ze środowiskami artystycznymi, mam w ręku list podpisany przez ludzi, do których mam stuprocentowe zaufanie, między innymi Olgierta Łukaszewicza, pana Wicherka i pana Walentka. Dlaczego wprowadzacie możliwość powołania dyrektorów w teczce, słusznego politycznie? Z siedzącym tutaj panem marszałkiem Kucem byliśmy świadkami tego rodzaju działań już przed paroma laty w Polsce. I dlaczego oddajecie dobra publiczne spółkom, osobom prawnym, osobom fizycznym, które w imię zysku zlikwidują to, co jest misją kultury i teatrów? Głosujcie na kobiety. Głosujcie na kobiety mądre, na kobiety doświadczone, na kobiety, które wiedzą, czego chcą. Dla siebie i dla was. Głosujcie na takie kobiety, jak pani profesor Janowska.